Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. Cześć. No nareszcie, od kilku dni próbuję się do ciebie dodzwonić. Wiesz, sporo się u mnie działo. Coś ci się stało? Usunęłam z głowy biochip. Żartujesz? Jestem świeżo po operacji i nie czuję się dobrze. Gdzie jesteś? Na stacji orbitalnej Arasaki. Zaraz będę żygać. Wracaj na ziemię, idiotko! Moja lekarka to straszna pizda, zadręcza mnie bezsensownymi badaniami. Nie bierz żadnych leków. Boję się, że coś przede mną ukrywają. Przestań użalać się nad sobą, pakuj dupę w troki i wracaj do domu. Jak dobrze słyszeć twój głos. Cieszę się, że jesteś. Kurwa, martwiłam się, że już nie żyjesz. Jeśli kiedyś dowiem się, że nie żyjesz, to nie wiem, co zrobię. Chcę cię znowu zobaczyć. Rozłączam się i za kilka godzin widzę cię u mnie. Już! Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Tygodnie byliśmy świadkami narastającego napięcia na linii Arasaka-Mildek. Groźba konfliktu była poważna. Wielu komentatorów ostrzegało wręcz przed wybuchem kolejnej wielkiej wojny korporacyjnej. Zaostrzenie konfliktu zbiegło się z przejęciem sterów firmy przez Yorinobu. Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Mam już tego dość. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Nie wiem. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Ja. Należy wejść na bieżnię. Szybko i bez zastanowienia. Wi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Kurwa!
Dosyć tego! Nienawidzę tego miejsca! Takemura? Co ty tu robisz? Przyleciałem porozmawiać. Trzymali cię przez kilka dni w tym karcerze? Barbarzyństwo. Przyleciałeś mnie stąd zabrać? Prosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Widziałam, że Sabura Arasaka wrócił w ciele Yorinobu. Sprawiedliwości stało się zadość. Dostałeś swoją zemstę? Czujesz się usatysfakcjonowany? Wierzę, że Hanako Arasaka wybrała najlepsze rozwiązanie. Sabura Arasaka powinien pozostać martwy. Wielu życzy mu śmierci, a on przeżyje wszystkich. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego tak hołubisz tego człowieka. Bo nie spędziłaś życia u jego boku i... Zresztą nie przyleciałem tu rozmawiać o Arasakach. Kto chciał, żebyś ze mną porozmawiał? Hanako Arasaka? Ona już o tobie zapomniała. Zadzwonili stąd, z kliniki. I co ci powiedzieli? Powiedzieli, że powinien porozmawiać z tobą ktoś, kogo znasz. Powiem bez ogródek, operacja w niczym nie pomogła. Umrzesz, zanim nadejdzie zima. Nie wierzę w to. Chciałaś prawdy i oto ona. Ja naprawdę wierzyłam, że wszystko skończy się dobrze. Musisz zaakceptować prawdę i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Są inne możliwości. Czyli zostało mi kilka miesięcy życia. Na początku będziesz czuła się nieźle, potem choroba zaatakuje z całą gwałtownością. Ostatnie tygodnie życia spędzisz w łóżku. Kurwa. Nie złość się, proszę. Chcę porozmawiać o alternatywie. Obiecywałeś, że Arasaka mnie naprawi, jeśli ci pomogę. Naprawdę w to wierzyłem. Powiedziałeś, że masz możnych przyjaciół. Gdzie oni teraz są? Nie przyleciałem tu z pustymi rękami. Porozmawiajmy o innych możliwościach. Hanako Arasaka obiecała, że uratuje mnie przed śmiercią. Dlatego w jej imieniu chcę przedstawić ci alternatywę. O czym ty mówisz? Już raz wam zaufałam i zawiedliście. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Hanako Arasaka wydała zgodę. Musisz opuścić ciało. Arasaka przechowa twój engram w Mikoshi do czasu, aż znajdzie sposób na przeniesienie konstruktu do nowego ciała. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała od razu? Przy obecnym stanie wiedzy to technicznie niemożliwe. A przypadek Sabura Arasaki? On znalazł się w ciele syna. Zgodność tkankowa ułatwiła transfer. A twój fenotyp na skutek działania chipu stał się unikatowy.
Korporacja nie jest w stanie zapewnić ci odpowiedniego ciała. Nie, to nie brzmi dobrze. Jeśli się zgodzę, będą mogli zrobić ze mną dosłownie wszystko. Będziecie chronić umowa. Podpisz ją i będziesz żyła. Jest tam napisane, że zrzekasz się prawa własności, ale bądź spokojna. Po prostu prawo nie nadąża za przemianami w świecie i Engram nie ma statusu osoby. Mam stać się rzeczą należącą do korporacji. Podobnie jak wiele gwiazd Braindance'u i wielu polityków. Nikt dotąd nie narzekał na warunki programu. A jeśli się nie zgodzę? Nie jesteś więźniem. Możesz zabrać swoje rzeczy i wrócić do Night City. Ja na twoim miejscu podpisałbym dokumenty, ale wybór należy do ciebie. Zastanów się dobrze. Nie chcę umierać. Dobry wybór. Stanowisko do wykonania Engramu jest gotowe. Nie warto czekać, aż twój stan pogorszy się jeszcze bardziej. Zobaczymy się jeszcze kiedyś? Wierzę, że tak. Do zobaczenia. Odwiedź mnie w Takamatsu. Pokażę ci, co to znaczy dobra kuchnia. Jak masz na imię? Hajime. Hajime. Co byś powiedział człowiekowi, który wszedł prosto do więzienia wroga, żeby ratować swoje życie? Powiedziałbym mu, zapamiętaj dobrze drogę do domu. Z kosmosu taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Słuchaj, pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorowała okienek z komunikatami o awariach, okej? A jak wrócisz, znaczy... Jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przegląd ze zniżką dla stałych klientów. Trzymaj się.
Słyszałam, że jesteś teraz bez Cordonau, a? Gruba ryba. I co? Myślisz, że to znaczy, że się możesz tygodniami nie odzywać? Nie zapominaj, gdzie zaczynałaś swoją podróż. I z kim. Moje drzwi zawsze są dla ciebie otwarte. A w kuchni zawsze coś się gotuje. Ajdeweowi. Heavy, dzwonię, żeby się pożegnać. Postanowiłam, że wyjeżdżam z Night City. W tym mieście możliwe są tylko dwa zakończenia. Albo zostaniesz skurwysynem, albo załatwi ci jakiś inny skurwysyn. Nie wiem, którego końca ci życzyć. Szkoda, że sprawy się tak potoczyły. Trzymaj się, Vi. Hej, Vi, co tam u ciebie? Na Badlandach pięknie jak zawsze, 90 stopni w cieniu. Idzie burza piaskowa, do tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem, żałuj, że cię nie ma. Ale tak ogólnie... to jakoś nam idzie, wiesz? Dogadujemy się z Solem, lepiej lub gorzej, ale się dogadujemy. Rodzina rośnie w siłę. Zleceń nie brakuje. Słowem, żyć nie umierać. Pomyśleć, że gdyby nie ty, szlejałabym się pewnie teraz po ulicach Night City. Dzięki za to, co wtedy zrobiłaś. Serio, pogubiłam się. A ty pomogłaś mi wrócić na szlak. O, dobra. Do następnego, Vi. Hej, Vi. Z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałaś pierwsze skrzypce. Nie wiem, co dalej, co teraz zamierzasz, ale pamiętaj, my troszczymy się o swoich. Jesteś jedną z nas, Vi. Jesteś Aldecaldos. Pamiętaj o tym. Szerokiej drogi, Vi. I do zobaczenia. Hej, Vi, słyszysz mnie? Nagrywasz się? Zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, pościgać się, albo złożyć sąsiedzką wizytę Raffenshivom. Chcę przez to powiedzieć, że równa z ciebie babka, Vi. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie, ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, Vi. Rok z tej strony, chcę... skrzynka. Może nawet lepiej. Vi, chciałabym, żebyś przekazała Johnemu wiadomość. A właściwie dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie... że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Hej, Vi, zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta Tata Termo niż do ciebie. Co to ja... Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie? No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mogła. Pa. Hej, Vi. Jest sprawa. Chłopaki z 5. okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Poszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Randy'ego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Perales z tej strony. Vi, upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona,
Ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwoń, jak tylko będziesz mogła. Aha, i skasuj tę wiadomość po odsłuchaniu. Hej, Vi. Połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i... Ojej... Błazen, księżyc, kapłanka... To nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce, Vi. Dobrze ci radzę.